Wo gibt es eine Pappe? Ja wiem, że ludzie jakoś dziwnym sposobem zaciskanie nie wiadomo wszystkiego, czy tworzy. No idźcie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuszcz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw od złego Pana. Wieczna odpocznę graźń dać Panu, a światłość wieku i stanie pomyśleć. Daczki tu, gdzie był grób, na co mamy dokumenty archeologiczne. I złamano prawę, ustawę o ochronie grobów wojennych. Prokuratura sobie kpiny robi. Ale prokuratura co twierdzi, że tutaj nie ma grobów? Tak, że nie było, mimo że są dokumenty, a mimo że wnioskującemu panu Dyleskiemu napisała, że ma prawo odwołania się. Ale wiecie, no dopóki jest krzyż, to trzeba, no, bo tu zaczyna być pewien obłęd. Jest krzyż. No i to znaczy, że nawet z punktu widzenia prokuratury, no jeśli jest krzyż, to ustawa, znaczy, jest ustawa, jest krzyż, to nie, krzyża nie włożył pan Dyleski. Włożyłem. Nie, w tym sensie, że z panem wojewodą razem. Że za czyjąś zgodą, w tym sensie. Ale problem jest taki, że sprywatyzowano niezgodnie z prawem, to po prostu to już jest obłęd prywatyzacji, gdy się groby wojenne to zrobiło miasto razem z zarządem. Po prostu pozostaje nam tylko płakać, jako zwykłym ludziom z tego miasta. I prace ziemne na grobach wojennych wymagają zgody. Bez zgody to zrobiono, nikt się tym nie zajmie.
A w tym Wojewódzkim Komitecie Ochrony? No ja byłem wiceprzewodniczący. Panie Spełnikowski i Witkowa przyjęli jakąś dokumentację. Co, przyjęli? Tam coś mają, coś? To należy w trybie szybkim odzyskać. Natomiast idą w procedurę ugód, jakiś ugód, gdzie tutaj się łamie prawo i nikt się tym nie zajmuje. To znaczy teoretycznie z prawem administracyjnym ugoda też jest dopuszczalna, tylko co ta ugoda da? No, jest, nic nie da. Ale to się przeciąga, zupełnie niepotrzebnie. Przejdzie poza tą kadencję i nie wiadomo jak będzie. Bo dla tych, którzy mówią, że to co trzeba załatwić, to się mówi, my rozmawiamy. A w duchu nie robimy nic, bo nie da. A kto się tym zajmuje? Pani Wierzbickiej? Ten, nie, to powinien Rada Siewiczowa. Albo do Kolczyńskiego, albo do Niebieskiego. Rada Siewiczowa z racji tej, że nie, nie, ale... Rada Siewiczowa jako dyrektor, ale tam to leci Zawicki, a potem nie jest. Tylko, że nie, no Rada Siewiczowa nie dostała. Miejsca pamięci podlegają w sensie wiceprezydent Kubera prowadzi, proszę Państwa. Tak, Kubera prowadzi. Instytucja. Ktoś, kto wystąpi, bo sam grunty, wydał grunty, nie podejmie się. Ustawa o ochronie grobów wojennych mówi tak. Wszelkie prace ziemne na miejscach grobów przyległych wymagają zgody wojewody lub uważonego. Oni zrobią to. Nikt ich nie ściga. Ale nikt zgody nie wydał na to ogrodzenie? Nikt. Oni się trzymają, że do 2,20 m ogrodzenia nie wymagają zgody, tylko jakiegoś zawiadomienia, że się robi, no takie jak się sprawy. Natomiast z tej ustawy, jak na grobie robisz, to musisz dostać zgodę administracji państwowej generalnie, bo dzisiaj może to jest tam inne kompetencje. Ale też i ogrodzenie od strony... Ale to jest zrobili w miejscu, czy coś, to też wymaga pozwolenia. Ja się muszę przejść do pani Wierzbickiej. Ona będzie w trudnej sytuacji, ale mi się wydaje, że to musi być decyzja. Ale nawet jeśli jest trochę trudna, to trzeba coś... No trzeba. Nie. Panie pośle, jak iść zbadać światę na prywatnym grobie? Będą nam ubliżać i wyzywać z okien, bo stało ich pełno. Pana jeszcze jakieś prawo chroni, nas nic. Wezwą policję i nas wrzucą. To jest taka prawda. Powiedzmy w skrajnym scenariuszu. A żeby jeszcze lepiej panu powiem, mamy pismo tej wspólnoty mieszkaniowej, która nie chciała, żeby ich tu ogłaszali. Mamy takie pismo. Mamy, że oni nie chcą, szukają innych rozwiązań, ale i tak im to dali. Ja myślałem, że tu jedno będzie puste miejsce. Do kadry, no ale to nie jest, że tak powiem, przelewem, które można by było do tego wykorzystać. Te czasy tu się młode generują zostają. Ale dużo się na szale rzuca też. Używając rosyjskiego języka, kwartyjskie awanse. Ostatnim zdaje się takim generałem był Karaszek Tokarzewski, który też przyjechał się do tego generała.
Polski tak się boją, że przecież nie boją się.